23 maja w kolejnym wydaniu magazynu sportowego wita się z Państwem Michał Staficzuk. Szczypiornistki Piotrkowi obroniły 8 miejsce w ligowej tabeli i przed własną publicznością pokonały Ruch Chorzów 26-25. Było to ostatnie spotkanie w naszej drużynie dla przynajmniej dwóch zawodniczek. Pierwsza połowa meczu była bardzo wyrównana, a żadna z drużyn nie potrafiła sobie zbudować większej przewagi niż 2 bramki. Piotrkowia kilkakrotnie miała na to szansę, ale Ruch walczył dzielnie i do przerwy był remis 13-13. Wiele emocji przyniosła druga połowa. Na kwadrans przed końcem nasz zespół prowadził różnicą 5 trafień, 22-17, i wydawało się, że odniesie pewne zwycięstwo. Tak się jednak nie stało. Ruch ambitnie walczył o zdobycz punktową i na minutę przed końcem miejscowe wygrywały tylko 26-25. Chorzowianki miały jeszcze szansę na remis, najważniejszą piłkę meczu obroniła jednak świetnie spisująca się między słupkami Karolina Sarnecka. Mecz z Ruchem Chorzów był pożegnaniem z Piotrkowią dla Pauliny Marszałek i Aleksandry Kucharskiej. Pierwsza z nich szuka nowego klubu, a druga przenosi się do KPR gminy Kobierzyce. Nie ukrywam, że było mi tutaj bardzo dobrze. Poznałam tutaj mnóstwo fantastycznych ludzi. Dostałam tutaj przede wszystkim szansę od tego klubu, żeby się pokazać. Także ja nie powiedziałam, że to jest moje ostatnie słowo w Piotrkowi. Potrzebuję trochę się odświeżyć jako zawodniczka. Myślę, że to będzie na korzyść dla mnie. Co do tego dzisiejszego meczu, no to niezły horror urządziłyście swoim kibicom. My tak specjalnie, żeby nie było tak, że za wysoko wygrywamy, żeby nikt się na hali nie nudził. Nad zakończeniem sportowej kariery zastanawia się natomiast kapitan naszej drużyny Anna Wasilewska. No dokładnie obroniliśmy to 8 miejsce, bo troszkę było gorzej, gdybyśmy się przegrały ten mecz, byśmy wpadli na 9. No zgadza się, była chwilę nerwówki, że tak powiem, to już chyba weszło w taką zwaną naszą troszkę chyba tradycję, bo zawsze mamy ten przestój. No, najważniejsze, 3 punkty zostały, skończyliśmy na 8 miejscu. Niektóre zostają, niektóre odchodzą, no takie jest życie, taka jest piłka ręczna, taki jest sport. To będą bardzo duże zmiany w przyszłym sezonie, bo odchodzi Paulina. Odchodzi Ola Kucharska. Czytałem, nie wierzę w to, że kończysz karierę sportową. No, mam nadzieję, że to teraz zdementujesz. Na dzień dzisiejszy mam taki zamiar, co będzie dalej, zobaczymy. Bo im bliżej końca sezonu, tym ta decyzja jest cięższa. Tym bardziej, że no tutaj no jestem piotrkowianką i szkoda mi jest tego wszystkiego zostawiać. Wiadomo już, że piotrkowski zespół poprowadzi w przyszłym sezonie nowy trener. A szczegóły już za chwilę w kolejnym materiale. Nowym szkoleniowcem Piotrkowi jest 38-letni Andrzej Bystram. To on poprowadzi w przyszłym sezonie zespół naszych szczypiornistek. To były reprezentant Polski, grał przez kilka lat w Wiwe Kielce, a w swoim dorobku ma złoty medal Mistrzostw Polski. Karierę szkoleniowca rozpoczął w 2011 roku. Najpierw pracował w UKS Siódemce Gdańsk, a następnie w Wistalu Gdynia, gdzie był asystentem Pawła Tetelewskiego. No, grałem jeszcze w Armii Olsztyn w Superlidze. No i potem zacząłem bawić się w szkolenie młodzieży. I tak powolutku od dzieci spinałem się do góry. W zeszłym sezonie prowadziłem zespół z Gdyni seniorski, gdzie zdobyliśmy złoty medal Mistrzostw Polski Senior. Odpatrywał Pan pracę bardzo doświadczonego trenera, jakim jest Paweł Tetelewski. No dokładnie, współpracowaliśmy, ta współpraca nam się bardzo dobrze układała. Mieliśmy swoje role do wykonania. Na pewno się wiele od niego nauczyłem i myślę, że to zaprocentuje w przyszłym sezonie. Panie trenerze, ten klub zdobył w przeszłości 9 medali Mistrzostw Polski. Mówię o Piotrkowi. Będzie grał 32 sezon z rzędu w Superlidze. Z jakimi nadziejami Pan przychodzi tutaj do pracy? Na pewno z nadziejami poprawy gry. No, w jeden sezon nie zrobimy medalu. No, chcemy poprawić przede wszystkim jakość, przede wszystkim to, żeby zespół grał bardziej efektywnie i szczególnie w obronie. Tak, tutaj jest duże pole do popisu jeszcze, do poprawy. No i powolutku będziemy coś budować. No, jest duża chęć ze strony dziewczyn, żeby gdzieś tam się podnosić z tego. Na ile nam się to uda podnieść, no to zobaczymy, też trzeba zobaczyć, jaki skład będzie, bo jesteśmy w trakcie jego budowania. Część dziewczyn odchodzi, część zostanie. Rozmawiamy z dziewczynami nowymi. Zobaczymy, myślę, że w lipcu ten skład już będzie
te dziewczyny, które będą w lipcu, to już będą na 100% nasze i wtedy będzie można tak naprawdę określić, w którym miejscu jesteśmy i do czego będziemy mogli dążyć. Bystrzam został wybrany przez zarząd Piotrkowi spośród 3 kandydatów. Złożył korzystną propozycję. Ja już tutaj w wywiadach mówiłem, że było 3 kandydatów. Między innymi Agata Wypych była też brana pod uwagę z Robertem Syborem, żeby to przedłużyć kontrakt, ale decyzja zarządu jest taka, że zdecydowali, żeśmy się, żeby Andrzej Bystrzam został trenerem w kolejnym sezonie. Był jeszcze brany pod uwagę trener z Macedonii, Borce Markowski. My się śmiejemy, bo Andrzej Bystrzam to człowiek, który przyzwyczajony do złotych medali jest. On jako zawodnik zdobył Mistrzostwo Polski z Vive Kielce, jako trener też święcił triumf z Gdynią. No, tutaj przychodzi do Piotrkowa, do klubu, który ma w swoim dorobku 9 medali Mistrzostw Polski, złoty medal również, ale to było bardzo dawno, niektórzy już nawet nie pamiętają tego. Kibice nie pamiętają, ale w czwartek jest najbliższe walne zebranie zarządu klubu i tam będziemy dyskutować na tym, jak, w którym kierunku ma iść klub, w którym kierunku i jak ma się rozwijać. Będzie nowy sponsor, który deklaruje, no, że ten najbliższy sezon będzie sezonem przejściowym, a potem będziemy grać o coś, o tak to nazwijmy. Także szykują się lepsze czasy dla Piotrkowa. Nowy szkoleniowiec pracę z zespołem rozpocznie w połowie lipca. Umowę podpisał na rok. Zastąpił duet Robert Sobór-Agata Wypych, który przejął nasz klub w kwietniu. Niespełna miesiąc pozostał do 4. nocnego półmaratonu piotrkowskiego Wielu Kultur. Na liście zapisanych jest około 600 biegaczy, co oznacza, że zostało 200 wolnych miejsc. Maksymalna liczba uczestników to 801, a związane jest to z przepustowością trasy. Organizator Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie ufundował nagrodę za pobicie rekordu trasy. Ten wymiar typowo profesjonalny i amatorski, tu chcemy połączyć jedno z drugim. Są to postulaty biegaczy, ale i właśnie nasze obserwacje. Myślę, że to jest swoiste nowum. Ustanowiliśmy nowe kategorie, ale najnowszą to nagroda za pobicie rekordu trasy ustanowionego 3 lata temu. Godzina 5:15 to dla mężczyzn i godzina 18 przez Kenijkę ustanowiony i Kenijczyka. Myślę, że będzie to trudne do pobicia, natomiast 5000 to groźnie do pogardzenia, do przytulenia na pewno dla każdego biegacza. Rekordzistą trasy jest Kenijczyk David Meto, który swój wynik osiągnął w 2015 roku podczas pierwszej edycji nocnego piotrkowskiego półmaratonu Wielu Kultur.